TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. No to jadę, panie Tomku. Zobaczymy, co tam, co to żeś zamówił. Kolejny jubileuszowy gadżet. Nie potrzaskaj, Tomek. Staram się. To jest z ruchu Chorzów. Proszę? Z ruchu Chorzów. Witam bardzo. Proszę uprzejmie. Mogę, tak? Tutaj oddaję ten próbny zestawik. Tak, tak. Udało nam się nie potrzaskać. Super. Dzień dobry. Witam. Przyjechaliśmy. Proszę. Przyszedłem podziękować za... Dziękuję bardzo. Za wspólną tutaj... Za współpracę owocną. No myślę, że wrócimy tu jeszcze. No dobrze, mam nadzieję. Bo wyczuwam podskórnie, że będzie... Zostawiliśmy bufor kilkudziesięciu, tam 20-30 jeszcze rzutów kartki, także można będzie nawet w miarę szybko jeszcze coś dorobić, nie? Jasne. W ramach, to jest 300 tygodni, a później też coś takiego, nie? Bo wszystko jest, ale myślę, że będzie fajnie. Myślę, że będziemy dzwonić. Tak czuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Będziemy zobaczyć efekt. Dziękujemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie znajdziemy panią Annę? I tutaj są... Chcemy zobaczyć, jak to wygląda. A fajnie wygląda? A my nieładne? My pewnie że ładne. No, o co chodzi? Chciałam zobaczyć, jak się to wasz ruch Chorzów nakłada. Tak, jak właśnie jak się nasz ruch Chorzów nakłada. Bardzo bym chciał. Proszę poczekać. Teresa. Jest to skomplikowane? Nie jest to skomplikowane. No, trzeba trochę mieć wprawy i wszystkiego, żeby to zrobić. A trwałe są te generalnie te dematy? Powypale są trwałe. Ale nie można stosować w zmywarkach i w mikrofalówkach. To raczej tak standardowo, nie? Standardowo, jak wszystko zależy. To można. Ale mówimy o ruchu Chorzów. No. Chorzów jest wyjątkowy. Mówimy o ruchu Chorzów. Ruch Chorzów. I to jest wszystko, tak? To jest wszystko. Zależy. Sprawnie idzie, sprawnie. No sprawnie, oczywiście. I dalej się co dzieje z taką? Koleżance i do malowania to idzie. I kolejny etap. Będziemy zobaczyć, jak to się. Czyli wszystko. No i pięknie. Dziękujemy bardzo. Raz wiemy, zawsze od zapiesza fajnie to zobaczyć. Bardzo dziękujemy. No, my również. Myślę, że kibice będą zadowoleni. Także dziękujemy, życzymy tutaj przyjemnej pracy i zdrowia. I zdrowia. I wejście na mecz. No, wejście na mecz pani by chciały? Pewnie. No to macie to jak w banku. No. Na pewno. Nie, na ruchu się odbywają mecze, nie? No, na razie się nie odbywają. Ja, nie, ale generalnie. Tak, na cichej, na ruchu, no. No wiem, widzę światła. Tak? Daleko pani ma? Do... Na tysiąclecie. Tysiąclecie to piękny widok, nie? Na oba stadiony chyba, co? Znaczy nie, ja akurat mam ino na ruch i no widzę po świata i światek. No i jak kibice, jak gol jest, albo nie jest. Jak urodziny były ostatnie fajerwerki, słyszała pani coś? Fajerwerki widziałam. No pięknie, nie? Pięknie. Pięknie, fajerwerki. Mieści się to, Tomek? No, przyjdziemy jeszcze raz, daleko nie jest. Czy mi się nie zdarzyło? A różne rzeczy wychodziłem, żeby mi się do tego auta coś nie zmieściło. No Tomek jak widać w Tetrisa dużo grał. Może być tak, że będziesz trzymał na kolanach z dwie sztuki. No udało się. No, miałem drugi raz przyjeżdżać, to nie ma czasu. Jest to robić. Pójdź Tomek, pokażesz to, jak to wygląda. Jest auto rozpakowane. Mam tu jeden egzemplarz. Pokaż. Aż jak jest ciekawy.
Dobra, ty się nie jest ciekawo. Przy okazji... Bardzo. Przy okazji opowiem ci historię tego zestawu, jak on powstał i skąd się w ogóle pomysł wziął na to. Dogaduj. Żeby poznać historię tego zestawu, to musiałbyś tutaj zajrzeć. Zobaczyć to. No wygląda na old school. Jakie to lata? Bo jest to old school. Historia jest taka. Chyba z 5 lat temu do klubu przyszedł list od jednego z kibiców, który wyemigrował z Chorzowa dziesiątki lat temu. Mieszkał chyba za granicą, później w Szczecinie. I napisał w tym liście, ten list trafił do mnie, że ma sporo pamiątek z ruchu, że zbierał różne wycinki, zbierał proporczyki, programy meczowe, zdjęcia i że stwierdził, że no ma swoje lata, nie wie co się z tym stanie, gdy go zabraknie, tak już myślał i że chciałby to przekazać klubowi. No i rzeczywiście po jakimś czasie przyszła, oczywiście odpisaliśmy mu, byliśmy w kontakcie telefonicznym też, przyszła paczka, fajne zbiory, mamy też tutaj część schowane pod kluczem. No i też wysłał zdjęcie, na którym pokazał ten swój serwis. Może to zdjęcie pokażę. Tu mam ten list jeszcze, mam ten list do dzisiaj. Pan Andrzej Juny przysłał mi takie zdjęcie, na którym widać, to jest pan Andrzej i te jego zbiory, między innymi ten serwis. Tu mamy datę wykonania tego zdjęcia, czyli 19 kwietnia 2015. Tu pokazuje swoje zbiory, między innymi ten serwis, który dostał od swojej babci na 18 urodziny. Serwis, nawet licząc wiek pana Andrzeja i kiedy miał 18 urodziny, wynika, że ten serwis mógł zostać wydany prawdopodobnie przy okazji jubileuszu 50-lecia ruchu, czyli w 70 roku. I jak sam wspominał, ten zestaw, ten serwis używał raz w roku w swoje urodziny. Zapraszał rodzinę, miał urodziny, odprawiał, to cała, wszyscy jego goście, rodzina pili herbatę lub kawę właśnie z tego serwisu. No i co, minęło parę lat, to chyba było 2019, tak. Dostałem telefon z nieznanego mi numeru. Po odebraniu okazało się, że to brat pana Andrzeja, który przekazał mi wiadomość, że pan Andrzej zmarł. Że był ciężko chory i zmarł. Natomiast co mnie zszokowało, pan Andrzej tuż przed swoją śmiercią poprosił swojego brata, przekazując mu mój numer telefonu, żeby się ze mną skontaktował i przekazał do klubu ten serwis. No to piękna historia. Byłem naprawdę zszokowany. Rzeczywiście umówiłem się z bratem pana Andrzeja. Był tutaj w Chorzowie, przywiózł ocatko, które tutaj jest. No i to po części zainspirowało do tego, żeby do jakiejś tam tradycji nawiązać i przy okazji stulecia wydać coś podobnego. I tu się zrodziła współpraca właśnie z porcelaną Bogucice, co już widzieliśmy. Tak już wspomniałem, robiliśmy jeden próbny egzemplarz. Tam nie do końca nam się zgadzał kolor, odcień i poprawialiśmy to. Jestem ciekaw efektu teraz. Nie, jest dużo lepiej. Tutaj nie wiem, może Klaudia nam może pomoże to jakoś skompletować. Też Klaudia, ty się na tym znosz. Nie, kosowanie sprzedanie towary, tak? Zaś nie przesadzę, ja tego nie powiedziałem. Do tego jeszcze talerzyki deserowe. No to jest talerzerka, tak? To już może tak, zostawimy w sobie tak. Więc jak ktoś nie był przekonany i się nie zapisał na to, to też będzie miał szansę zakupić. Jaka cena? Przypomnij jeszcze. No nie są to tanie rzeczy, bo też no, to jest wysokiej klasy porcelana i cena tego zestawu, tak jak też ogłaszaliśmy, to jest 599 zł. Więc kto chętny, to zapraszamy. Ja uważam, że warto. Myślę, no ale generalnie to nie jest jakaś wygórowana cena, bo jak ktoś się zna znaczy, na porcelanie, jeżeli ktoś, to... nie wiem, szukając w internecie zestawów porcelanowych, no to takich no, z prawdziwej porcelany, no to nie powinien być zaskoczony kwotą 600 zł, tak? Niespełna. Natomiast przygotowaliśmy się też na wariant, no bo rozumiem też, że taka sytuacja jest teraz,
związana też z pandemią, kryzys, ludzie tracą pracę, mają problemy finansowe i też sobie zdajemy sobie sprawę, że nie każdego będzie stać na to, żeby wyłożyć 600 zł. Mamy też inny wariant, nazwijmy to wariantem ekonomicznym. Bardzo fajne pudełko z tłoczoną złotą R-ką i w środku mamy filiżanka, taka sama jak jest w serwisie całym. Talerzykiem, tak? I tutaj też jest w środku spodeszek z sereczką na stole. Dodatkowo jest to też numerowane. Podoba ci się, napiłbyś się kawy? Ja bym się napił. Tak. Wiem, że ty lubisz robić kawę, Tomasz. Lubię. Lubię, jak ktoś mi robi. Generalnie też wiadomo, jeden egzemplarz zostaje w klubie, do archiwum, nie do ruszenia. Myślę, że ten z numerem 1. Jeden egzemplarz, myślę, że to będzie ten, który też trafi do prezesa, bo no wiadomo, wypadałoby, żeby gości przyjmować godnie. Przyjmować gości godnie, więc jak ktoś ma ochotę napić z prezesem z takiego zestawu jubileuszowego, to zapraszamy. Fajnie, gdyby to było spotkanie biznesowe. Najlepsze takie. No właśnie. No, zapraszamy. Myślę, że będzie wyjątkowo smakować.